Jak dobrze wiecie, w każdej grze zdarzają się błędy. Jednak my, ludzie, próbujemy unikać tych błędów, unikać tych wpadek. Dlatego też, jeżeli ty chcesz uniknąć największego błędu w swoim życiu, no to wpisz ten kod TOS w sklepie Brawl Stars, to naprawdę pomaga. I przy okazji, tutaj macie wyniki konkursu na 420 zł Pace of Card, a mianowicie wygrywa ta osoba, także proszę o zgłoszenie się do mnie. Przy okazji, jeżeli ktoś jeszcze nie zdobył karnetu zadymiarskiego, a chciałby wygrać sobie konkursik na niego i dostać jakiegoś Pace of Carda, żeby go zakupić, to wystarczy, że zasubujecie mój drugi kanał Rost Brawl Stars, tam właśnie wleciał nowy filmik, linka macie w prawym górnym rogu ekranu, serdecznie zapraszam i wyniki tego konkursu będą na następnym materiale właśnie na kanale Rost Brawl Stars. A zaczynamy od błędu tekstury, a mianowicie nasza Max na twarzy miała serduszko z takim, można powiedzieć, a la tętnem. Wygląda to trochę dziwnie, jednak nawet do niej pasuje i w sumie ten błąd przez chwilę myślałem, że jest normalnie, tak jakby zmianą w skinie, jednak nie, to jest bug i takiego czegoś normalnie w grze nie ma. Chcieliście kiedykolwiek wyciszyć naszego zadymiarza? Cóż, jest możliwość, żeby zadymiarzom podmienić głos i żeby ich głos brzmiał dokładnie jak głos Spike'a. A głos Spike'a wiadomo, że nie istnieje. Jak to działa? Cóż, spamujecie sobie emotką, w efekcie potem po używaniu tej postaci głos tej postaci znika. Teraz widzicie materiał, jak to ogólnie wyglądało i wow, rzeczywiście to zadziałało, także jak ktoś chce spróbować, to miłej zabawy. Oczywiście z czasem pewnie to naprawią, więc możecie dać znać na dole w komentarzu, czy nadal działa. Nasz Sprawcik ostatnio na zadymie ma naprawdę potężnego buga, który strasznie utrudnia grę, przez co ta postać na chwilę obecną można powiedzieć, że jest OP. Także jak to wygląda? Cóż, rzucasz sobie atak na piłkę, piłka w efekcie się buguje i nawet jeżeli tą piłkę sobie podniesiesz z tego miejsca i pójdziesz z nią na przykład strzelić bramkę, to potem magicznie cofnie się do miejsca, w którym została zbugowana, w której to po prostu zaklinowaliśmy ją za pomocą naszego super ataku. Także uważajcie na tego buga, ponieważ przez to możecie niestety ale przegrać gierkę. Do tego na naszej mapie treningowej pojawił się bug dotyczący naszych obrażeń, a mianowicie przestało liczyć nasze obrażenia. Czemu tak się stało, nikt nie wie. Mam nadzieję, że szybko to naprawią, ponieważ opcja liczenia obrażeń jest bardzo przydatna. Do tego w naszej grze coraz więcej oznaków na to, że jest opętana, ponieważ ostatnio graczom niektórym zaczął migać ekran i wygląda to lekko, można ująć, przerażająco. Także ja bym na waszym miejscu uważał, jak będziecie grali w Brawla, szczególnie w nocy. A swoją drogą na nowej mapie z Mapmakera, gdzie znajdowały się czaszeczki, był bardzo ciekawy bug, a mianowicie nawalając we własny save, niszczyliśmy save przeciwnika. Wow, serio, coś takiego działało. Jest to dziwne, ale takie coś miało miejsce. Pojawił się też bug związany z naszym Brockiem, a mianowicie po użyciu gadżetu na leczenie, ten gadżet postanowił leczyć go całą giereczkę i było to dosyć pomocne dla naszego Brocka, ale było to też sporym utrudnieniem dla naszych przeciwników, także takie bugi akurat są słabe, jeżeli to przydarza się w zwykłej gierce. A oczywiście jak przydarza się to nam, to można to powiedzieć, że jest fajne, bo dla nas łatwy winek, ale ogólnie rzecz ujmując jest to słabe. A jak już mowa o mrocznych rzeczach w naszym Brawlu, jak już mowa o tych opętaniach, o tych oznakach Herobrine'a, to magicznie ostatnimi czasy gracze w Brawlu zaczęli znikać. Tak, zaczęli znikać i gierki wyglądały tak, że po prostu gracze tam byli przez pewien okres niewidzialni. Jest to dziwny bug, tak, dziwny bug, który sprawia, że stajemy się na chwilę niewidzialni. Jak to dokładnie działa, nie wiem. Jeżeli ktoś z was zna na przykład wyjaśnienie tej sytuacji lub jeżeli zna samemu jakiś inny taki ciekawy, mroczny bug, to może dać znać mi na Instagramie, link macie na dole w opisie, w prywatnej wiadomości możecie podsyłać wasze bugi w grze, być może zrobimy sobie odcinek z bugów widzów. Oj, Herobrine chyba rzeczywiście do naszej gry nadciąga, bo już opętało naszego Dynamike'a i jego piękne białe zęby, jego piękna buzia, jego oczy, nie no, co mu zrobili. I zobaczcie, jak się cieszy, jak skacze, a w ogóle jeszcze sobie zobaczcie tutaj na naszą penę. Tutaj jest prawdziwy Herobrine, zobaczcie, jaki on jest zły. Ej, to jest akurat straszne, na to bym uważał. Jeszcze masz tutaj naszego 8-bita, jego to już opętało totalnie, bo oczy gdzieś mu ścięło. W ogóle nie ma tych oczów. Wow, to jest akurat creepy.
Jedni z was mogą pomyśleć, tamto to było fotomontaż. Cóż, inny użytkownik przychodzi z podobnym bugiem. Po pierwsze, ataki w czasie gry są niewidzialne. Po drugie, nasze zdrowie również jest takie zbugowane i ogólnie tekstury w całej gierce są zbugowane. Jednak co się stanie, kiedy wyjdziemy z naszej gierki? Cóż, większość zadymiarzy ma bardzo dziwne oczy. Można rzec, ująć, że przerażające. Ojojoj. I do tego ta Bibi. To jest XD totalne, z tego to akurat mam bekę, ale nasz Dynamike tu wygląda naprawdę przerażająco i jak widzicie jest to ten sam co był wcześniej, więc ten bug jak widać pojawia się dosyć często w naszej gierce. A wracając do początku odcinka i o tej mowie o unikaniu wpadek, no to pamiętajcie, by nie popełniać tego błędu i nie zostawiać tego kanału bez suba, więc jak jeszcze nie subujecie, to strzelajcie suba i zerkajcie do opisu, bo tam znajdziecie moje dodatkowe kanały z innymi ciekawymi materiałami, więc serdecznie zapraszam, a ja się z wami żegnam, trzymajcie się, hej!